jesteśmy na trzecim forum e-commerce challenge, gdzie w gronie dyrektorów e-commerce rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tym, co ona już zmieniła, a także o możliwościach, które ze sobą niesie, czyli o przyszłości. Rozmawiamy nie tylko o sztucznej inteligencji, ale także o konsumencie, o cenie i o strategiach rozwoju związanych czy to z technologią, czy rozwojem na marketplace, czy cross-border. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby wysłuchać co nowego, co się dzieje, jaki jest punkt widzenia na branżę e-commerce'ową z różnych branż na rynku polskim, nie tylko z tego FMCG, z którego ja się wywodzę, ale też właśnie z branży czy to automotive, czy to fashion. Chciałam tu być, ponieważ zajmuję się e-commerce'em i ciekawiło mnie, co w trawie piszczy tak naprawdę. Miałam też przyjemność brać udział w tym wydarzeniu rok temu, byłam zadowolona i w tym roku postanowiłam zabrać ze sobą swój zespół. Jesteśmy na tej konferencji już od lat i dzielimy się tym, co my widzimy na rynku jako firma technologiczna, opowiadając trochę o trendach, które widzimy na rynku od strony technologii. Chciałabym pokazać nasz marketplace, który wystartował w październiku zeszłego roku. I wydaje mi się, że taka branżowa konferencja jest bardzo dobrym miejscem, żeby pokazać firmę i też nawiązać nowe kontakty biznesowe. Jestem tutaj kolejny raz. To świetna impreza, spotykam tu świetnych ludzi. No i w zasadzie jest taki problem, czy prowadzić networking, czy pójść na panele i rozmawiać, czy słuchać, co koledzy mają do przekazania. Takie spotkania są przestrzenią do wymiany myśli, do challenge'owania własnego punktu widzenia, do tego, żeby zobaczyć inne perspektywy, ale też, żeby siebie jakoś zaktualizować na nowo. Przede wszystkim spotkałem tutaj grono bardzo ciekawych ekspertów z różnych dziedzin e-commerce'u. Chciałem bardzo wziąć udział w panelu na temat lojalizacji, ponieważ uważam, że to jest jeden z kluczowych elementów budowania całej struktury funkcjonowania sprzedaży w ramach firmy. Współczynnik cena-jakość ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o lojalizację klienta, czyli jeśli klient zobaczy po prostu wymarzony produkt w bardzo dobrej cenie, to prawdopodobnie kupi go. Myślę, że dalej na rynku polskim bardzo ważna jest cena. W związku z tym w przypadku, gdy mamy silną markę i możemy zaoferować klientom dobrą cenę, bądź też obniżoną cenę, to jest to naprawdę motywacja do tego, żeby kupować w e-commerce. Temat sztucznej inteligencji jest dla mnie wyjątkowo w tym momencie interesujący ze względu na to, że jako organizacja próbujemy też wykorzystywać jako zarówno narzędzie pomagające nam w pracy, w organizacji, jak i wykorzystując sztuczną inteligencję do ułatwiania zakupów albo przełamywania barier zakupowych dla naszych klientów. Zatrzymanie klienta we sklepie w dzisiejszej ekonomii myślę, że jest po prostu bardzo trudne. I moje myślenie o tym jest takie, że po pierwsze trzeba być jak najbardziej prawdziwym i jak najbardziej uczciwym z tym konsumentem. Po drugie dawać mu te rzeczy, których on naprawdę szuka. A po trzecie, co bardzo ważne i w tym na przykład może pomagać bardzo sztuczna inteligencja, to usprawniać mu i tak bardzo upraszczać ten proces zakupowy, tak żeby to było takie miękkie, proste i przyjemne. Myślę, że jest olbrzymia przestrzeń do optymalizacji kontent pod kątem właśnie wykorzystania AI i automatyzacji pewnych procesów na stronie, ale i też w całym procesie logistycznym, który no wiadomo ma duże znaczenie pod kątem kosztów w handlu. Rozmawiałem z moimi słuchaczami na temat UX-a na przykładzie naszego ostatniego serwisu, czyli zakupy.biedronka.pl. No i celem przede wszystkim było przekazać innym ekspertom z sektora e-commerce takie learningi, pewne wnioski, których my jako organizacja się nauczyliśmy, które zdobyliśmy przy lansowaniu naszego nowego serwisu.
Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 6. edycję Forum Retail Challenge, która odbędzie się 25-26 września w Warszawie. Jak zwykle świetna dawka merytoryki i networking. 6 sesji równoległych każdego dnia, 2 sesje plenarne, poranne, ponad 120 prelegentów, ponad 400 gości. Zapraszam serdecznie.